No, halo, witamy się z wami serdecznie w kolejnym, tak jakby, drapaniu świątecznym, powiedzmy. I kolejny kalendarz świąteczny, tym razem z numerem 21 i koperty, i sprawdzimy. Mamy jeszcze 5 i będziemy tak dodawać i zobaczymy, co tym razem jest w kopercie. Czy coś fajnego i co wydrapiemy, co będzie, co nie będzie. Bo nie wiem, nie pamiętam, co tam już dawałam. Dobra, taka koperta, więc lecimy. Świąteczny kalendarz 21 zostawimy na koniec, a sprawdzimy, co jest w kopercie. Zdrapki. No tak, no bo co innego. Aha, Cash Royale. Nigdy tego chyba nie drapałam, przynajmniej nie kojarzę. A może się mylę. I Owocki. To zobaczymy, co ten Cash Royale przyniesie. Co tu trzeba zrobić? Na szybko odczytam. Albo wygrywające liczby, albo symbol monet. I wygraj przypisaną do niego kwotę. Znajdź symbol diamenta. I wygraj dwukrotność przypisanej do niej kwoty. Fajnie. Ładny, ładny diament. Więc fajnie by było go znaleźć. I zobaczyć, co tam jest pod nim ukryte. I z numerem 11. Więc zaczynamy, troszkę was przybliżę, żeby było lepiej widać. I lecimy z tym wszystkim. Nie wiem nawet, gdzie tu są kontrolne, więc będę delikatnie, będę uważać, żeby nie zdrapać. 34. Ok. 35. Wysoko. Lecimy wysoko. 46. No, wysoko. 41. I się kiepsko drapie. Uuu, totalnie wysoko. 51. Więc mamy naprawdę wysokie liczby. Lecimy. Gdzie to są? Nie to. Tu jeszcze wyżej chyba. A tu mamy nisko. 19. Później mamy 58. Nie. 35. O! O! Mamy wygraną. W zdrapce, którą chyba pierwszy raz drapiemy. Fajnie, przyjemnie. 31. Już myślałam, że 41, ale 31. 54 to nie. Później mamy. Gdzie one są, te cyfry? Te liczby? 26 to nie, za nisko. 13. 37. Po drodze mu nie było. 59 za wysoko. 21 trochę nisko. Więc lecimy, jeszcze są szanse. 16, 36, mamy 46, więc nie, ale to jest obok, bo mamy 35 wygrywającą. 45 to jest obok. I 48 to też nie. 32 nie. I ostatni rządek, czy jeszcze dwa? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, jeszcze jeden. 52 obok, bo mamy 51 wygrywające. 14, 27, 28, czyli bym nie zobaczyła tego diamenta. I 29. Więc takie mamy, ale mamy jedną wygraną. I która to była? 35. Więc zobaczymy, co pod 35. Dycha, czyli się jest zwrot. Szukajmy może pomiędzy F. Czy takie są kontrolne do tej najniższej? Oto jest pytanie. Fajnie by było jeszcze znaleźć tą drugą. Zrapię wszystko i nie będę wiedzieć. 35, 35. Może pod spodem? Nie. Zdrap do wypłaty. Dobra. Gdzieś to. Dobra, gdzieś to znajdę. Później i sprawdzę. Gdzie tak naprawdę jest? Fajnie, jestem nieprzygotowana.
F, dobra. Dobra, mamy to, więc mamy zwrot. A więc można powiedzieć, że mamy na plusie. Owocową eksplozję chyba za blisko jesteście, bo nie za dobrze się widać. Owocową eksplozję. Lecimy z tym. Mamy cytrynę, awokado, melon i figę, to lecimy dalej. Kokos i borówka. Kokos, 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 borówka. Tu mamy borówki. A, tu mamy kokosy. Menu zawodne oko. Dobra, tyle. Tak. No jeszcze, aha, wiśnie i truskawka. No zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. Winogrono i kiwi. Aha. Okej. Tu. Aha, kiwi. Od razu. Kiwi tu. I tyle. Z tej strony zobaczymy, co nam przyniesie wiśnie i arbuz. Wiśnie i arbuz. 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 A, tu są wisienki od razu. No to dawaj. Wiśnie. Wiśnie, 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 wiśnie. Arbuz. I z tej strony jabłko i banan. Właśnie tak patrzyłam na to jabłko, czy wcześniej już nie było? Jabłka, jabłko. No, owocki to nas kiedyś nie zawodziły. I banany. Tyle? Wow, ile by dała truskawka linii. Raz, dwa, trzy, cztery. Uff. Gruszkę mamy za to. Gruszka tu. Gruszki tu. Więc zobaczymy, czy ta owocowa eksplozja z numerem 28 będzie eksplozją, czy nie będzie. I ananas, więc nie będzie. Raczej nie będzie. Tu ananas i tu ananas i tu ananas. Dobra. Więc tu pusto. Niw? Nie, div. O, sorry, div. Div. I na koniec został nam świąteczny kalendarz i zobaczymy, co nam przyniesie teraz. Wkład ogólnie był, patrząc, 123 zł. Lecimy z jedynką i drapiemy. Co my tu mamy? Aha, dobra, sanie. Sanie za 10 tysięcy. Dwa. Łyżwa. Łyżwa za 1000. W ogóle ktoś wydrapał gwiazdkę za więcej niż 10-30. Dajcie znać, bo ja chyba nie kojarzę. Rękawica za 1000. Pod trójką, pod czwórką. Skrzat. Słodki jest ten skrzat. Chyba coś takiego zmaluję.
Chociaż nie, malowałam kiedyś z krzata. A, malowałam na ręku. Pokażę Wam. Renifer jest za 50. Pod szóstką mamy stroik za 150. Pod siódemką choinka za 1000. Jeszcze sobie tak zerknę. 10, 20, o 150 też jest ładnie. Ósemka. Mamy kożuch za 10. Dziewiątka. Pierenik za 30. Anioł za 10 tysięcy. Jedenastka to ciuchcia za 200. 12 i skarpeta 150, 13 to jest bałwanek za 100, 14 to dzwonek i też 10 tysięcy. Pod 15 lecimy szyszka, szyszki za 50, dalej mamy sople. Do końca są jeszcze szanse. Później mamy trąbka za 200 tysięcy. Osiemnastka i czapka za 30 zł. Dalej mamy świeca za 30. Później leci kominek. On już droższy za 100. I ostatni rządek i lizak. 300. Słodycze drogie. Kartka za 10. No i co? Wydrapiemy jakąś gwiazdkę jeszcze. Kula za 300. I ostatnie. Nie ma tu te. Bęben za 100. Czyli gwiazdki nie mamy. Może tutaj w 25 coś będzie. 10, 10, 100. Mamy szansę. A nie, to nie jest 10. 100. Mamy szansę na 100. Dalej lecimy. Jest 50. Jest 20. I 10. Jakby tak 0 dopisać, to. O, okej. Okay. I głowa Mikołaja to ostatnia rzecz. I też nie ma. Jest dziadek za 50, więc tym razem kalendarz jest pusty dla nas. O! I różne gdzieś tu powinny być. O, Edo. Dobra, więc róbmy podsumowanie. Na szybko kalendarz z numerem 21, z moim numerem. Nic nie dał tym razem, pusto, i owocowa ekspresja też nic nie dała, więc 13 minus, a dycha jest zwrotu za Cash Royal, więc fajnie, fajnie, na pomnożenie będzie. Także dziękujemy bardzo za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa, pa!